Pamiętasz jeszcze, jakie uczucia Tobie towarzyszyły podczas pierwszego treningu? Doskonale to pamiętam. Tak jak powiedziałem, było to w wieku 12 lat. Pamiętam nazwisko trenera, był to Mirosław Szuper, niestety nieżyjący już. Świetny pedagog, wprowadził mnie wtedy do drużyny trampkarzy. Ja byłem młodszy od piłkarzy wtedy, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, adeptów piłkarskich o 3 lata i on gdzieś tam zobaczył ten potencjał we mnie, dał mi szansę. Grałem jako 3 lata młodszy chłopak z juniorami, grałem w pierwszym składzie i on tak naprawdę przygotowywał mnie do tego, że kiedyś mogę coś w piłce osiągnąć. Wszędzie można przeczytać o Tobie informacje, że byłeś wzorem profesjonalisty. Rzeczywiście nie masz sobie nic do zarzucania przez całą karierę zawodową? No teraz z perspektywy czasu pewnie jakieś rzeczy bym zmienił. Wiadomo, że ta świadomość piłkarzy teraz się bardzo zmieniła. Jest dostęp do wielu informacji, które mogą być bardzo pomocne, jeśli chodzi na przykład o kwestie żywienia, kwestie psychologa, kwestie podejścia do zawodu piłkarza, ale ja starałem się podchodzić profesjonalnie oczywiście na ile mogłem to zrobić, to starałem się robić to na 100%. Starałem się zawsze być przygotowany do każdego treningu, do każdego meczu. Dla mnie każdy trening to było świadomość tego, że im ciężej będę pracował na treningu, tym łatwiej będzie mi grać później w meczu. I nawet gdzie zawsze mieliśmy 3 tygodnie wolnego w grudniu, to ja ten czas spędzałem zawsze aktywnie. Z myślą taką, że przyjeżdżając na pierwszy trening, że muszę być już przygotowany do tego, żeby w sezonie dawać sobie maksa i żeby, oczywiście znowu mówiąc w cudzysłowie, mniej bolało na meczach. Czyli z Tobą o aferach, skandalach, alkoholach nie porozmawiam za bardzo? No raczej będzie trudno. Tak jak powiedziałem, no dla mnie każdy trening, każdy mecz to było duże wyzwanie, duże przeżycie. Ja starałem się oczywiście, wiadomo, że alkohol można wypić od czasu do czasu, tylko trzeba wiedzieć ile, kiedy i z kim. Wiadomo, że jest czas treningu i czas pracy i czas zabawy, ale w sezonie zawsze starałem się być maksymalnie przygotowany. Zapytałem o to, bo im więcej czytam kolejnych książek, można powiedzieć Twoich kolegów, którzy grali też w tamtych czasach w Ekstraklasie i czytam tę historię, to zawsze zachodzę za głowę, jak można było tyle pić i jeszcze całkiem przyzwoicie grać, ale oczywiście nie generalizuję, że tak wszyscy, tylko czy rzeczywiście to zjawisko było tak powszechne, jak opisują różni zawodnicy w swoich biografiach? Tak jak powiedziałem wcześniej, ta świadomość podejścia do zawodu piłkarza bardzo się zmieniła. Teraz piłkarze podchodzą bardziej profesjonalnie do tego, co robią. No kiedyś, powiem szczerze, że różnie z tym bywało, ale im dłużej grałem w piłkę, tym ta świadomość rosła. Wiadomo, że była całkiem inna otoczka, jeśli chodzi o piłkę nożną. Teraz praktycznie media są wszędzie i wszystko to, co robią piłkarze, gdzieś tam jest na świeczniku, na tapecie i piłkarz, wiedząc, że dobrze się przygotowuje do każdego meczu, do każdego treningu, że będzie profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków, może więcej osiągnąć i cieszę się, że to się bardzo zmieniło. Będąc w Rakowie Częstochowa, grałeś razem z Jackiem Krzynówkiem i z tego, co mówiłeś, to on był rezerwowym, ty grałeś w pierwszym składzie. Powiedz, czy w tamtym czasie było widać, że on ma szansę i taki potencjał na miarę kariery, jaką później osiągnął, czy dopiero eksplodował kilka lat później, Twoim zdaniem? Tak, to prawda. Z Jackiem spotkaliśmy się w Częstochowie, graliśmy razem ze sobą przez pół roku i trenowaliśmy nawet, przepraszam, razem w parze na treningach i tak naprawdę było widać ten potencjał. Było widać, że Jacek jest świadomy tego, co chce osiągnąć, że jest profesjonalistą w każdym calu, że ma świetne uderzenie, że ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę i pewnie kwestią czasu było to, że ten jego talent eksploduje. I Jacek odszedł po pół roku do Bełchatowa, a później do Norymbergi, chyba do drugiej Bundesligi. Następne koleje losu to już chyba wszyscy znają.
zanim spędziłeś 12 lat w Legii, to grałeś wcześniej w dwóch klubach, z którymi kibice niezbyt sympatyzują, z Widzewem i bezpośrednio z Konwiktorskiej z Polonii. Przyszedłeś na Łazienkowską. Czy kiedykolwiek miałeś jakiekolwiek nieprzyjemności, że kibice wojskowych zarzucali cię, że byłeś polonistą czy widzewiakiem, czy od razu miałeś dobre przyjęcie? Miałem bardzo dobre przyjęcie. Grałem pierwszy sparing w Legionowie w 2001 roku w styczniu i już wtedy poczułem się, że będę tutaj akceptowany i będę się tutaj dobrze czuł, bo kibice od razu wsparli mnie w tym sparingu, skandowali moje imię, także powiem szczerze, że sam się zastanawiałem, jak to będzie, przychodząc wtedy z Polonii do Legii, jak to wszystko będzie wyglądało, czy jak zostanę przyjęty, ale od razu na pierwszym treningu te wątpliwości zostały rozwiane.